Jak zbudować wielką, dobrze działającą firmę? Jak skalować biznes? Nad tym będziemy się zastanawiać w odcinku specjalnym. Zapraszam, zapnijcie pasy, zaczynamy. Musisz mieć świadomość tego, że robiąc wszystko samodzielnie, w pewnym momencie napotkasz na mur, na ścianę, której nie będziesz w stanie przebić. Pamiętaj, że twoje moce przerobowe są ograniczone. Doba ma tylko 24 godziny, zasoby energetyczne również mają pewne ograniczenia. Mało tego, na rynku istnieje pewnego rodzaju sufit cenowy. Możesz mieć wypełniony kalendarz od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Zapełniony od rana do wieczora, od poniedziałku do niedzieli. W cenniku najwyższe stawki na rynku i koniec. Dalej się iść nie da. To jest maksimum, które możesz wycisnąć z takiego biznesu. Co wtedy zrobić? Posłuchajcie właścicieli firmy Morele.net, Radosława Stasiaka i Michała Pawlika. Ja bym powiedział, że bardzo ważni są ludzie. Że jeśli uda się przedsiębiorcy znaleźć odpowiedniego człowieka, na którego będzie można zdelegować ze spokojem część zadań, no to mi się wydaje, że to jest bardzo ważne przy skalowaniu. No bo jest jakaś granica, którą przedsiębiorca może sam ogarnąć. Po przekroczeniu tej granicy coś się może sypać. Także według mnie znalezienie odpowiednich ludzi, najlepiej lepszych od siebie, to jest mega ważne. Ja bym zwrócił uwagę na takie rzeczy, które nie są definiowane na początku w małych firmach, bo one są jakby naturalne, czyli wartości, jakie są w organizacji. Czyli ja uważam, że to jest w ogóle mega fundament później, bo jeżeli szukamy ludzi, budujemy zespoły, no to coś musi te osoby spajać. Więc to, czego się nauczyliśmy, to zauważyliśmy, że to jest kwestia wartości. My bardzo mocno stawiamy na takie tematy, na przykład jak otwartość. Widzimy, że budujemy to od dłuższego czasu i to nie jest jakby takie naturalne, nie wiem, czy to nasza narodowa cecha, żeby mówić w otwarty sposób na przykład krytyczne rzeczy w obu kierunkach, i zespół do menadżera, i menadżer do zespołu. Jakoś tak próbujemy to owijać w bawełnę, znaczy nie być takim bezpośrednim. Czyli to jest jedna rzecz, na którą stawiamy, otwartość. No, inne takie wartości, które mamy u nas akurat w firmie, to jest koleżeńskość i prawość. Ja tu zwrócę temat na temat prawości. To jest bardzo duży komfort, jeżeli ma się świadomość, że współpracuje się z ludźmi, gdzie można po prostu ustalenia robić ustnie. Nie muszą to być tematy zapisane krwią na papierze w towarzystwie 10 prawników. To strasznie przyspiesza biznes. Bo ludzie sobie jakby nawzajem ufają, wiedzą, że jeżeli coś jest powiedziane, to się jakby wydarzy. Więc wartości według mnie to jest rzecz, jeżeli firma osiąga pewną skalę, no, którą po prostu trzeba zdefiniować i skomunikować do organizacji. Skalowanie biznesu to jeden z najważniejszych kroków w rozwoju firmy. Szczególnie jeżeli myślimy o podbijaniu nowych rynków i o staniu się globalnym graczem. Wielu przedsiębiorców, nawet doświadczonych, często jednak popełnia istotny błąd przy skalowaniu działalności. Błąd, przez który mogą przegrać na rynku, wskazali profesorowie zarządzania z Harvardu. Ci biznesmeni nie uwzględniają różnic pomiędzy klientami. Wartość wielu produktów i usług rośnie lub spada w zależności od liczby konsumentów ich używających. W niektórych branżach efekt sieciowy wpływa na decyzje konsumentów bardziej niż w innych i ogranicza tym samym liczbę firm, które są w stanie konkurować na takim rynku. Specjaliści od strategii w biznesie stworzyli kilka znanych zasad dotyczących nawigowania firmą w warunkach efektu sieciowego. Szczególnie znane są dwie z nich. Bądź pierwszy i rośnij szybko. W tym drugim przypadku chodzi o agresywny wzrost udziału w rynku poprzez utrzymanie niskich cen i przyjmowanie mniejszych graczy. Jasno sprecyzowany cel i ciągła nauka. To z kolei przepis na rozwinięcie biznesu według Wojciecha Wróbla, współwłaściciela grupy Wróbel. Trzeba wstawać te pół godziny wcześniej przed innymi i po prostu się ciągle rozwijać, uczyć, edukować, ale też po prostu ciężko pracować, tak? Oczywiście ktoś powie, że nie tyle ciężko, co mądrze, to też jak najbardziej. Natomiast bardzo ważna jest ta konsekwencja, wyznaczenie sobie dobrego kierunku i podążanie w tą odpowiednią stronę. A cały wywiad z Wojciechem Wróblem znajdziecie oczywiście na kanale Kulisy Sukcesu. Tu podrzucam Wam link. Posłuchajcie, o czym jeszcze nie można zapomnieć, prowadząc własną firmę. Wierzyć w siebie. Wierzyć w siebie, wierzyć w to, że się uda,
bardzo być otwartym na to, co mówią inni, słuchać tego, co mówią ludzie, z którymi masz do czynienia i wyciągać wnioski. I pamiętajcie o tym, że sky is the limit. Ja Was zachęcam również do tego, byście komentowali nasze filmy i oczywiście dawali lajki. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.